W Ostródzie witam zespół Paraliż Band w paraliżującej rozmowie, mam nadzieję. To się okaże. To się okaże. No dobrze. Moi drodzy, 13 dzisiaj mamy. Zdecydowaliście się 13 obchodzić swoje 20-lecie właśnie tutaj w Ostródzie. Paraliżująca data. Tak. Szczęściem jest to 13. No i... Nieszczęściem sobota. Sobota. Nie, no dzień jak dzień, nie? Myślę. I dobrze to sobota, no bo to w zasadzie środek festiwalu. Tak nam się fajnie udało. Mm-hmm. A jakbyś mógł tak trzymać mikrofon bardziej? Dobrze. O właśnie, tak żeby nie tylko mnie słyszano, ale także ciebie. Tak. No i cieszymy się bardzo, że jesteśmy tutaj i że możemy przyjechać po raz kolejny zagrać. Tak się złożyło, że jest to okrągła rocznica, tam powiedzmy sobie, naszej działalności. I fajnie jest je uczcić właśnie w Ostródzie. Mm-hmm. Jakiś szczególny to będzie dla was dzień? Szczególny repertuar? Szczególny koncert? Szczególny dlatego, że mamy większe grono odbiorców, którego normalnie zazwyczaj no, nie mamy po prostu, bo tutaj zjeżdża się cała Polska i nie tylko, także to jest szczególne. Natomiast my obchodzimy już to 20-lecie od pół roku w zasadzie, także wydając płytę, już się przygotowywaliśmy tak naprawdę no, do tego, że w tym roku wypada akurat ta data i ten czas. Chociaż niektórzy mówią, że obchodzimy w tym roku 21-lecie, ale już się gubimy w tym. No dobrze, to jaki będzie ten koncert? Jakieś niespodzianki, jacyś goście, jakieś piosenki takie oprócz 100 lat? Nie, chyba nic specjalnego. 100 lat nie będzie. Klasyk. Chyba gramy to, co gramy na, nie powiem na co dzień, bo na co dzień nie gramy, ale to, co gramy zwykle na koncertach, czyli będzie chyba raczej przekrojówka. No, przygotowaliśmy utwory, których dawno nie graliśmy, więc to będą dwa utwory, które gdzieś tam się pojawiły historii gdzieś tam, odległej lub nieodległej i to będzie ten. Znaczy, no, chciałbym powiedzieć, że nie przywiązujemy specjalnie teraz wagi do do urodzin. Nie będziemy sobie wyliczać teraz lat, bo mniej nie będzie. To też będziemy grać po prostu klasyczny koncert na Ostródzie i tym specjalnym wydarzeniem jest ta Ostróda, a nie nasze 20-lecie. Tak mi się wydaje. Tak, i w przypadku muzyki można powiedzieć, że ten czas działa na korzyść, ponieważ dojrzewamy, uczymy się cały czas czegoś nowego. No i tu to nie można mówić o tym, że się starzejemy, tylko że idziemy, spadamy nisko i coraz niżej z wiekiem. Mm-hmm. Tak, ten festiwal. Okay. Ten festiwal jest ważny dla was, dla waszego zespołu, dla was jako dla członków, jako ludzi. Jakaś publiczności. Statystyk wyliczył, to jest nasz 9. raz tutaj w Ostródzie. O, rezydenci. Tak, pierwszy raz zagraliśmy jeszcze, jak to był Ostrok Festiwal, graliśmy na dziedzińcu, wówczas zamku, w konkursie. I to był nasz pierwszy raz i było naprawdę fajnie. Wypadliśmy chyba dobrze, bo dostaliśmy jakąś tam nagrodę publiczności. Nagrodę publiczności wtedy. Publiczność nam dała bilet zaufania. Tak. I później mieliśmy okazję zagrać, ponieważ tam jakieś wydarzyły się historie z nieproszonymi gośćmi i przerwano w zasadzie koncert i przeniesiono go na późniejszy jakiś termin, tam to nie wiem, to już chyba jesienny był. No i tam mieliśmy okazję znowu zagrać przy okazji Ostroku tamtego roku. No i natrymuję. No i tak się zaczęła nasza historia z tym festiwalem. Wracacie. Wracamy. Bardzo się cieszymy, że możemy wracać, nie? Że Peter jeszcze gdzieś tam nas dostrzega i nas zaprasza tutaj. Mm-hmm. Ale to chyba fajne jest też to, że są tacy rezydenci jak wy, którzy regularnie się pojawiają w line-upie ostrudowym, ale też dużo młodych, nowych, świeża krew. Tak, jest szansa poznać nowe wartości w muzyce reggae przez ten festiwal. Przyglądacie się? Podsłuchujecie? Czy raczej nie ma czasu? Czy to jest praca dzisiaj? Ale tak. Mówcie do mikrofonu. Oczywiście, tak. Przyglądamy i przysłuchujemy. Bardzo dziękuję. Śledzimy. Prawidłowo. W Polsce i nie tylko. Mhm. To, co będzie dzisiaj, to, co będzie jutro, co was szczególnie interesuje? Tak. Jest pewna kobieta, która się nazywa Janine i ma kabinkę obok nas. O. Tak mi się, albo Jo9, no nie wiem jak to nazwać. Tak. To zależy, tak, czy po tak, polsku, czy... Tak, i to mnie też interesuje. No i ten, niestety, chyba nie uda nam się skubnąć pana o nazwie Delle.
Bo? Ponieważ nas nie będzie już chyba, kiedy on będzie grał. Bo my wyjeżdżamy jeszcze dzisiaj. Może już jutro, ale to o bardzo wczesnych godzinach następnego dnia, czyli o pierwszej. Ale ten, ale chciałbym tego człowieka posłuchać, bo skądinąd gdzieś tam słyszałem kilka utworów i bardzo dobrze gra. Ja tu rozmawiam z różnymi ludźmi i Frank Delle to jest taki faworyt tegorocznej Ostródy. Czyli dobrze z moim gustem. Czyli dobrze, tak, dobrze odpowiedziałeś. Przejrzałam waszą stronę na Facebooku, wasz profil, no i tak wywnioskowałam z niego, że wy w tym roku, w tym sezonie, to jesteście tacy mocno aktywni, te najważniejsze festiwale to do was należą w tym roku. Czy to jest szczęście, czy przypadek, czy też z założenia, trudno to rzec, ale tak jakoś się dzieje, że jest aktywni. Oczywiście, no, pewnie byśmy chcieli, żeby było ciut, powiedzmy, więcej tego, ale nie dużo więcej, tylko troszeczkę więcej. Nowa płyta będzie? Coś się szykuje? Czy już 20 lat to jest tyle, że trzeba odpoczywać? Wydaliśmy z zeszłego roku, także myślę, że choć mamy już pewne zalążek, już myślę, że materiału już byśmy na nową płytę, materiał już byśmy gdzieś wyłożyli. No ale że my wydajemy płyty własnym sumptem i te pieniądze od nikogo nie dostajemy, tylko sami je zbieramy. Dlatego też jest to też czynnik ten finansowy, że musimy po prostu sobie na tą płytę pozbierać te pieniądze i je wydajemy. I jesteśmy niezależni od nikogo zupełnie. Wydajemy je sami i w takiej kształcie i w takiej formie, w jakiej my chcemy. Od pierwszego do ostatniego dźwięku, włącznie z ostatnią kreską na okładce, jest to nasza wolna decyzja. Nikt nam nie mówi, jak to ma wyglądać. Dlatego o tyle jest to fajne, że możemy sobie też poczekać z płytą rok, dwa. Nie mamy narzucenia, nikt nam nic nie narzuca i to jest bardzo dobre. To nas pozwala nam trwać, myślę też. Ale to jest tak, że nie szukacie nawet wydawcy, nie szukacie partnerów? Nie. Nie chcecie, po prostu. Jesteśmy jakby to ująć, jest nam dobrze tak, jak jest. Nam to pasuje po prostu. Tak. Ja jestem dumny z tej płyty, ponieważ to takie przekorne być może, ale jestem dumny z tej płyty, ponieważ na tylnej stronie tej okładki są tylko trzy znaczki logo widniejące. To jest logo... A nie pół strony. Nie pół strony, nie ma owieszonych różnych... Tak jak tu. No oczywiście każdy ma swoją rolę. Ja dlatego mówię, że jestem z tego zadowolony, bo to świadczy o naszej niezależności. Jest tylko logo naszego, że tak powiem, inżyniera dźwięku i realizatora Jarka Heymana z zespołu Dabska, Majonga Studio. Jest nasze logo i jest logo studia Swan, które masteryzowało tą płytę. I to są trzy wyłącznie, że tak powiem, logo na tej płycie. Mhm. Nie ma innych. Ale Toruń, duże miasto, nominacja do nagrody była też, przeczytałam, tak? Ale to miasto nie dostrzega takich skarbów jak wy? Pewnie gdzieś tam widzieli nas. W każdym razie miasto ze strony marszałka województwa naszego kujawsko-pomorskiego jakoś partycypuje, bo my zgłaszamy nasze, że tak powiem, zapotrzebowanie o pomoc do marszałka i marszałek raczej za każdym razem nam wspiera nas finansowo przy tej płycie, dając konkretne, powiedzmy, niekoniecznie duże, ale konkretne wystarczające środki, żeby móc tą płytę zrealizować. Nie? I to jest cała historia. Nie? To Urząd Miejski chyba nie? Nie tylko marszałek. No to tak skromnie bym powiedziała, bo powinno chyba być więcej takich partnerów przy takim zespole, który ma taką tradycję i taką historię i taki dorobek. No ale co to by zmieniło? Komfort. A nam jest dobrze, naprawdę jest nam dobrze. Mi to pasuje, mi niczego nie brakuje, naprawdę. No to znaczy, że ja tak na siłę bym chciała was uszczęśliwić. No a słuchajcie, rozbudźmy trochę wyobraźnię i trochę pofantazjujmy. Tacy wymarzeni goście na płycie, polscy, zagraniczni, kolaboracje, muzycy. Znaczy, ja nie wiem, bo teraz będę mówił swoim zdaniem. W zasadzie mamy
super zaprzyjaźniony zespół zaraz za Miedzą, to jest zespół Dabska i z chłopakami mamy bardzo dobre kontakty i w zasadzie się kumplujemy. Myślę, że spokojnie oni Dymol z Muchą mogliby u nas zaśpiewać na płycie i myślę, że nie było, nie mieliby nic naprzeciw. A z takich polskich innych wykonawców, to ja na przykład osobiście bym chętnie zobaczył u nas gościnnie występującego Jacka Klejfa z Orkiestry na Zdrowie, czy na przykład może Słomę, bo jakoś tak Młode Słomy były tutaj wczoraj. Młode Słomy są bardzo dobrym zespołem i bardzo ich lubię. A jeszcze gdy jest synteza tata i dzieci, to grają fantastyczne reggae synowie, a tata daje tego ducha, który gdzieś tam dawno temu mnie pociągnął do tego klimatu reggae. Mhm. Trudno mi jest to opisać słowami, ale mają pewien nastrój, który jest doskonały. To chyba fajnie mogłoby zażreć w kolaboracji z wami. Poza tym to są sympatyczni ludzie, tak, mając możliwość z nimi kontaktu, to... Mhm. No i Orkiestra na Zdrowie, taki swego czasu bardzo oryginalny i ciekawy twór, że tak powiem. Wiejski klimat, to chyba nas pociąga. Tak. Mimo, że jesteście z dużego miasta. Może dlatego. A, czyli co, Jacek Klejf, Orkiestra na Zdrowie, rodzina Słomy i sam Słoma. Dabska. No to powiedzmy, że tak po sąsiedzku to jakby... No to nam chyba, znaczy to jest moje zdanie, to jest chyba najbliżsi nam. Nie pociąga was Jamajka. No tworzy nie pociąga, reggae, wszystkie, no, takie... wszystkie znane nazwiska jamajskie. Jamajka nie pociąga, tylko pewnie ta z lat 70. Tak, ale ja bym chętnie na przykład kiedyś mi się śniło, że byłem na koncercie Boba Marleya. Oj, to wielu się śniło. No byłem na tym koncercie i ten sen był piękny, ale to był sen. I mam świadomość tego, że moje marzenie się nie zrealizuje nigdy, nie? Że nie będę na tym koncercie, bo chciałbym po prostu poczuć choćby dwa utwory na wielkim stadionie, chciałbym to usłyszeć na żywo. Nie, to jest nie do zrealizowania i chciałbym Petera Tosha, nie? No ale to mam marzenia, które się nie zrealizują, dlatego nie umniejszając obecnym twórcom ani obecnym zespołom, które tworzą, chętnie bym posłuchał Ajdżamana jeszcze raz. No już nie mówię nic o tworzeniu, o śpiewaniu razem. Kiedyś w ogóle tak sobie wybiegnę trochę. Dla mnie, jak zaczynałem słuchać reggae, to jak słuchałem zespołu wielu, z którymi później graliśmy, choćby dub albo rap, albo Stage of Unity, albo choćby właśnie wspomniany już Orkiestra na Zdrowie i Słoma, z którym ostatnio na festiwalu rozmawiałem. To jest coś niesamowitego, że później się okazuje po tylu latach, że ja stoję na tych samych dechach co oni i gramy do tych samych sprzętów na tej samej scenie. Dla mnie to już jest bardzo, bardzo takie nobilitujące, nie? Że już jestem naprawdę, że biorę w tym udział, że to już jest pewne tworzenie pewnej historii i to naprawdę mi pomaga i mnie to też pcha w tym do przodu. Nie z czystej próżności, żeby tylko spotkać się z nimi, albo spotkać teraz Bednarka na scenie, albo Messiah. Nie, absolutnie o to chodzi. Chodzi o to, że jakby to już się realizuje i to mi to daje naprawdę duże taki... przyjemne to jest bardzo. No. Ja na przykład właśnie dodałbym co do tej kwestii fakt, że ja na przykład realizuję teraz swoje marzenie. Mogę podtrzymać. Nie biegły jestem w tej materii. Tak? Ja na przykład odkąd założyliśmy zespół kilka lat temu, realizuję swoje marzenie jakieś tam lat wczesno-młodzieńczych, grając po pierwsze muzykę reggae, zakładając zespół i mogąc realizować to. Po drugie, fakt tego, że tutaj na przykład w Ostródzie spotykam się na scenie z osobami, których wcześniej mogłem posłuchać wyłącznie na płycie lub też na kasecie i gdyby mi ktoś wtedy powiedział, człowieku, będziesz grał tam za kilka lat z nimi, będziesz się z nimi mijał w przejściu, to bym powiedział, puknij się w głowę, człowiek. A tu się okazuje, że z nimi mijam, podaję sobie ręce, on mnie pyta, czy mamy własną płytę, nie będę kończył, jak to się tam zdarzyło dalej, ale on mnie pyta o płytę, a ja mówię, no. Ale tak to się dzieje i to jest coś magicznego. No i nawet ja nie muszę nic więcej robić poza tym, żeby móc się mijać właśnie w tych przejściach z tymi osobami, być na koncertach, posłuchać sobie na żywo. No, fantastyczna rzecz, nie?
Tutaj jest wielu dziennikarzy z zagranicy, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii. Obserwują tą naszą scenę polską, reggae i około reggae. To waszym zdaniem to jest właśnie takie miejsce, gdzie te wszystkie trendy, gdzie te wszystkie zespoły się jakby kumulują i jest to jakiś obraz naszej polskiej rzeczywistości muzycznej, reggae? Tak. No, przekrój jest, nie powiem nawet duży, jest ogromny, więc no, dla każdego coś miłego, myślę tutaj. Od starych nurtów klasycznych po najnowsze trendy w muzyce jamańskiej czy będących na scenie polskiej. Więc na pewno jest tu, jakby to daje obraz tego, jaka jest sytuacja z muzyką w naszym kraju. No dobrze, moi drodzy. Zapraszam w takim razie serdecznie na koncert Paraliż Band. O której? 16:30. W 16:30 świętujemy 20-lecie, śpiewamy 100 lat. Może wy nie, ale my czemu nie? No, zawsze możecie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na scenie i pod sceną. Dziękuję bardzo. Dzięki wam.